miałam poczucie, że trzeba wyjść od dużego konkretu i zobaczyć w ogóle, jak ta praca z konkretnymi mimozami i konkretnymi aturi zaczyna w ogóle też wywracać system myślenia. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Walibura. Witamy Was w nowym odcinku podcastu o teatrze i na początku mam do Ciebie, Kasiu, bardzo ważne, zasadnicze pytanie. Jaki masz stosunek do roślin i czy w Twoim domu jest dużo roślin? Wiemy, że jesteś fanką słodkich, kudłatych piesków, ale jestem ciekawa, jak to jest z tymi zielonymi i liściastymi stworzeniami. No, z tymi zielonymi i liściastymi stworzeniami niestety jest tak, że znacznie łatwiej jest je, że tak powiem, uśmiercić i zapomnieć o nawadnianiu, odżywianiu, dbaniu o nie. W związku z czym ja roślinek mam no niestety niewiele. Nawet chciałabym mieć więcej, ale trochę się boję, że to się źle dla nich skończy. Czasami mam sporo tych roślinek, które zjadam, to znaczy tam na przykład teraz mam szałwię, którą zamierzam zjeść, ale zjem ją i jej nie będzie. Natomiast z takich roślinek, które mam, no to głównie to są sukulenty, bo one po prostu, jak się zapomni o ich podlewaniu, to są w stanie bardzo dobrze przeżyć. Ale ostatnimi czasy nabyłam nową roślinę i nabyłam roślinę, która się nazywa kawa. To znaczy, to jest kawa, roślina, która jest kawą, kawą arabiką. I podobno jest całkiem prosta w obsłudze, jakby, że tak powiem, i całkiem dobrze rośnie. I chyba w moim domu obecnym, gdzie w ogóle są dobre warunki dla roślin, gdzie kiedyś tutaj mieszkała moja mama i ona jest super wspaniała, jeżeli chodzi o kwiatki. I no, naprawdę jest osobą, która wsadzi kij do doniczki i jej zakwitnie. I tutaj jakby zawsze miała takie mnóstwo pięknych, pięknych kwiatów, więc mówiła mi zawsze, że tutaj dobrze rosną kwiaty, gdzie teraz mieszkam. Ale rzeczywiście no ta kawa jest, powinna mieć tutaj dobre warunki. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Ale też kupiłam ją dlatego, że oprócz tego, że nazywa się kawa, a to jest już samo w sobie jakieś fajne, to jeszcze jest doniczka, jest włożona w osłonkę, która jest w kształcie filiżanki z napisem depresso. Więc pomyślałam, że tak, nowy kwiatek, stary mood i jakby będzie to wszystko ze sobą pasowało. A jak jest u Ciebie? I chciałam Cię zapytać, jak się miewa kwiatek, który Ci kiedyś dałam i którego nazwałaś Henio? No właśnie, głupia sprawa, Kasia. Jakoś wcześniej nie było być może okazji, bym mogła Ci to powiedzieć, no, że Henio przeniósł się do lepszego świata roślin pozaziemskiego i nie z mojej winy. Nie. Teraz nasz projekt stoi pod znakiem zapytania. Stosunek do tego kwiatka wyraża Twój stosunek do mnie. Nie. Ja tutaj powiem, że to właśnie był wypadek losowy, ponieważ ja bardzo ładnie o niego dbałam i pięknie rósł i taki był rzeczywiście pięknie się rozwijał, ale kiedy w zeszłym roku wyjeżdżałam na wakacje, zaniosłam moje 3 kwiatki do domu mojej przyjaciółki, ponieważ wiedziałam, że nie będzie mnie miesiąc w domu. I gdy ona transportowała je z powrotem do mnie, Henio uległ wypadkowi fizycznemu, to znaczy po prostu jej spadł i jakby no, doznał dość pokaźnego uszczerbku na zdrowiu i miałam nadzieję, że jeszcze uda się go odkarmić i odratować, ale został na takim miejscu złamany, że no marniał po prostu z każdą chwilą. Ale co ciekawe, i trochę tutaj oczywiście nie staram się zmienić tematu, że moja mama też jest bardzo dobra w kwiatki, więc może tak jest, że w ogóle mamy są dobre w kwiatki. A kiedyś mój kolega powiedział mi coś ciekawego, że on jest wielkim fanem kwiatków i kwiatki są w ogóle takim barometrem jego zdrowia psychicznego również, ponieważ kiedy widzi, że marnieją mu kwiatki, to oznacza, że nie ma czasu o nie dbać i że jakby nie ma czasu się na nich fokusować, czyli jest bardzo zabiegany, bardzo zajęty, bardzo słabo skoncentrowany. A kiedy on ma taki dobry moment w życiu i jakby ma odpowiednio dużo czasu i też nastrój na zwracanie uwagi na to, co u innych, to jego kwiatki wspaniale rosną. Więc bardzo podobała mi się ta myśl, że nasze kwiaty są tak naprawdę... ich stan odzwierciedla to, jak mamy w danym momencie poukładane w głowie. Jest coś w tym i to rzeczywiście jest bardzo ciekawa myśl, chociaż ja muszę przyznać, że ja miałam przez moment taką wielką fazę na kwiatki i już z tych kwiatków, które wówczas miałam, to przetrwały 2 najsilniejsze. To znaczy jeden, który miałam też wcześniej, więc jakby łącznie mam teraz 4 z tą kawą, bo ja po prostu w pewnym momencie bardzo się znudziłam
tą rutyną podlewania kwiatków i takim, no rzeczywiście jakoś to, że to jest takie monotonne i wymaga systematyczności, ale też nie nazbyt systematyczności, bo znowu jest tak, że dużo kwiatków, łatwo te kwiatki za dużo podlewać i miałam ogromny problem z tym, że za bardzo dbałam o swoje kwiatki, za bardzo je podlewałam. No więc i też bardzo trudne było dla mnie to, kiedy miałam kwiatki o różnych potrzebach, to znaczy jeszcze pół biedy, jeżeli mam wszystkie kwiatki, które można podlewać w tym samym czasie, to sobie jakoś radzę, ale kiedy mam kwiatki o różnych potrzebach, to się robi trudno. Ale w ogóle czemu rozmawiamy o kwiatkach i czemu dzielimy się naszymi ogrodniczymi zdolnościami albo ich brakiem? Mamy w tym swój powód. Dzisiaj w odcinku zajmiemy się roślinami na scenie. A jak słyszycie, no nasze ekspertstwo w tej dziedzinie jest dość wątpliwe, więc zdecydowałyśmy się zaprosić do tego odcinka dwie gościnie. Joanna Tarasińska, dzień dobry, teatrolożka zajmująca się badaniem flory, związkami flory i teatru. Absolwentka kulturoznawstwa, techniczka florystyki, pasjonatka roślin i pasjonatka teatru. Cześć, nazywam się Klaudia Hartung-Wójciak, jestem reżyserką i dramaturżką. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, to chciałybyśmy skierować bardzo serdeczne podziękowania dla osób, które wspierają nas na Patronite i które są zrzeszone w naszej grupie dla patronów i patronek. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za wszystkie wyrazy wsparcia. W ostatnim czasie dołączyło do naszego grona dużo patronów, a także niektóre osoby zwiększyły kwotę wsparcia dla naszego projektu, co jest w ogóle wspaniałą pomocą i bardzo pomaga nam przetrwać. Pomaga nam się rozwijać i też daje nam taką psychiczną świadomość, że jesteście po tej drugiej stronie, słuchacie nas i podoba Wam się to, co robimy. Szczególne podziękowania chciałybyśmy skierować do Sandry Schwartz, która nie dość, że jest naszą najpierwszą patronką, pierwszą osobą, która nas w ogóle kiedykolwiek wsparła i już za to kierujemy do niej ogromne, ogromne podziękowania, to także za to, że Sandra w ostatnim czasie zwiększyła swoją kwotę wsparcia i stała się jedną z naszych najhojniejszych patronek, więc bardzo, bardzo serdecznie za to dziękujemy. A ja dodatkowo chciałabym podziękować dwóm naszym nowym patronkom, które się pojawiły w zeszłym miesiącu. Te podziękowania są dla mnie szczególne, ponieważ jest to moja mama i moja siostra. Bardzo gorąco dziękuję Wam za to, że słuchacie podcast o teatrze, że dzielicie się swoimi uwagami i że zdecydowałyście się nas wesprzeć właśnie w tej formie. Wszystkie jesteśmy Wam bardzo wdzięczne. Tak, bardzo dziękuję. Dziękujemy mamo i siostro Kasi. A teraz czas zwrócić do naszego dzisiejszego odcinka. Rośliny tak naprawdę wydają się dość nieteatralnymi obiektami. To znaczy, kiedy przygotowałyśmy się do tego odcinka i rozmawiałyśmy o tym z Kasią, no to trochę tak jak mówiłyśmy o tym w odcinku ze zwierzętami, że kiedy zaczynamy wymieniać spektakle, w których rzeczywiście widziałyśmy żywe rośliny na scenie, to jest ich nie aż tak dużo, czy nawet może wręcz w moim przypadku to jest chyba nawet potrafiłam sobie przypomnieć mniej tytułów niż w przypadku zwierząt. I właśnie to wydaje się takim problematyczne, tak, że te rośliny są takie mało teatralne. I o to zapytałyśmy i komentarz na ten temat poprosiłyśmy Joannę Tarasińską. Ja bym tutaj chciała zarzucić całą listą ciekawych tytułów, gdzie występują żywe rośliny, ale to tak naprawdę wielu takich spektakli nie ma, więc to będzie trudne. Chyba, że ktoś na przykład po wysłuchaniu tego odcinka powie nam, że mówimy głupoty, czy ja mówię głupoty i wymieni nam kilkanaście spektakli, gdzie te żywe rośliny występują. I oczywiście to mnie uszczęśliwi jakoś. Ale oczywiście bezkonkurencyjnym przykładem włączenia do dzieła teatralnego żywych roślin jest Święto Wiosny na Aturii i Mimozy Wstydliwe w reżyserii Klaudii Hartung-Wójcia. I w tej realizacji pojawiają się w przestrzeni gry doniczki z mimozami i aturi, czyli takimi dwoma roślinami, które mają zdolności do szybkiej, ruchowej reakcji na zewnętrzne bodźce. I to jest zauważalne dla ludzkiego oka, ponieważ na ogół ruch roślin nie jest zauważalny dla ludzkiego oka. To jest taki najciekawszy przykład. No i tam rośliny w tym spektaklu miały zatańczyć, no ale ostatecznie nie zatańczyły. Można też podrzucić jakiś przykład z historii, ale on jest raczej też wyjątkiem niż regułą. I mowa tutaj o intrygującym takim zastosowaniu żywych kwiatów przez Adama Bunsza w scenografii do inscenizacji Haneczka i Duch. I jest to rok 1939 i żywe rośliny u Bunsza miały urealnić, uwiarygodnić świat wykreowany na scenie. I ponieważ twórcom zależało, żeby publiczność postrzegała ten świat na scenie jako świat prawdziwy. Profesor Wanda Świątkowska o tym pisała, o tym przedstawieniu w pierwszym tomie publikacji Zmiana ustawienia. Ale też może zamiast wymieniania konkretnych spektakli, gdzie te żywe rośliny występują, to możemy sobie w ogóle przytoczyć najpierw, co w ogóle rozumiemy przez to pojęcie. To są oczywiście rośliny, które żyją w naturze, w ogrodach, parkach, lasach. To są rośliny, które mamy w naszych mieszkaniach, w doniczkach,
gdzie oczywiście system korzeniowy jest przykryty ziemią, dbamy o nie, podlewamy, ale również za kwiaty żywo uznawane są te kwiaty, które są cięte, czyli wszelkie róże, goździki, tulipany, chryzantemy i tak dalej, które kupujemy w kwieciarniach i z których na przykład osoba pracująca w kwieciarni ułoży nam piękny bukiet. I właśnie częściej na scenie pojawiają się takie żywe rośliny pod taką postacią, czyli nie kwiaty doniczkowe, tylko właśnie kwiaty cięte. Nie tylko to są jako podziękowanie po premierze oczywiście, ale również jako rekwizyty. I też jeszcze jeśli mówimy o roślinach żywych czy sztucznych, to warto by było wspomnieć o takiej bardzo specyficznej grupie, a może grupach roślin, i mowa tutaj o prawdziwych, naturalnych, ale roślinach suszonych, wykorzystywanych w teatrze. Takie rośliny użyła Anna Maria Karczmarska do zbudowania scenografii W imieniu róży w reżyserii Radosława Rechcika w krakowskim Słowaku. Ciekawą historią mogą też się pochwalić drzewa będące częścią scenografii W martwej naturze Agnieszki Jakimiak, bo tam twórcy postanowili wykorzystać drzewa ze spalonego lasu. Więc to jest fantastyczna w ogóle historia, jak ta ni to żywa, ni to martwa już natura, a jednak jest wniesiona do teatru. Taką ciekawą kwestią czy grupą są żywe rośliny, które pojawiają się w troszeczkę inny sposób w spektaklach, ale w takich spektaklach, których akcja niekoniecznie dzieje się na scenie teatralnej czy w budynku teatralnym, ale to są takie realizacje, w których artyści wychodzą do parków, do lasów, ogrodów i one wtedy jednocześnie stają się i sceną, i scenografią. Można by było wspomnieć o Łukaszu Zaleskim, który zrealizował dla Toruńskiego Teatru Chorzycy w czasie pandemii taki wideospektakl, który nazwał Potyki Badyle i on został zrealizowany na podstawie książki Urszuli Zajączkowskiej. Ta książka ma taki sam tytuł. I tutaj artyści wychodzą faktycznie do natury, bo niektóre sceny zostały nagrane w lesie, inne na takim niewielkim terenie zielonym w obrębie blokowiska. I aktorki, które zagrały w tym wideospektaklu, tak właściwie podążały za słowami Zajączkowskiej, która zdradza czytelnikom, w książce oczywiście, jak można odbierać roślinność, co ona robi, kiedy na nią patrzymy. Chociaż na przykład właśnie nasz oko nie zauważy, że ona się w tym momencie poruszyła. Więc to jest taki jeden z ciekawych przykładów. Jeszcze inne to są naturzyści w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. Gdy Tomaszewski przyjechał z tą realizacją do Krakowa, akurat miałam okazję w Krakowie właśnie być na tej edycji tego spektaklu, że tak powiem, to odbywało się to wszystko w Lesie Wolskim. I był to spektakl, który jednocześnie był koncertem i spacerem. I tutaj widownia podążała po leśnych ścieżkach za performerami i performerkami. Czyli to jest tak naprawdę, o tych żywych roślinach możemy mówić na wiele, wiele różnych sposobów. I ta żywa roślina to nie jest tylko właśnie ta doniczkowa. Jeżeli dobrze pamiętam, to w spektaklu Wujaszek Wania Iwana Wyrypajewa na scenie był las, to znaczy były drzewa i jeżeli dobrze pamiętam, to one były prawdziwe, wielkie, które stanowiły większą część scenografii. Chciałabym cię zapytać, co ty o tym sądzisz? Czy widziałaś ten spektakl? I co sądzisz o takim użyciu roślin na scenie? Bo mnie się to wydało trochę marnotrawcze. Ja akurat nie widziałam tego spektaklu, ale słyszałam, że to były prawdziwe choinki. I ja nie jestem fanką tego, żeby na siłę tylko do spektaklu, który będzie tam grany przez jakiś czas, właśnie wykorzystywać żywe rośliny i ścinać na przykład drzewa. Bo co innego, tak jak właśnie zrobiła Jakimiak, że wykorzystała drzewa z martwego lasu, to był las spalony, zdarzyła się katastrofa, las spłonął i te drzewa, które się ostały, to zostały wykorzystane. Ale jeśli ścinać celowo do spektaklu drzewa, no to nie. Ja nie jestem fanką, to faktycznie nie jest dobre. Bo tylko dla takiego efektu zapachowego, no to chyba nie warto, bo są przecież różne olejki, które można by było wykorzystać do sztucznych, to jest masa tlenu, która została po prostu wycięta i niepotrzebnie. Zastanawiamy się również nad tym, czy teatr dobrze traktuje rośliny, czy może wręcz przeciwnie, raczej je uśmierca. Od kilku sezonów tak naprawdę w teatrach panuje taka moda na dobre traktowanie roślin i na życie z nimi w komitywie, ale w taki specyficzny sposób, bo zaczęto myśleć o przestrzeniach wokół teatru i tak powstały na przykład różne pomysły na ogrody przyteatralne. Taki ogród założono chociażby przy Warszawskim Teatrze Powszechnym, gdzie ta zielona przestrzeń wypoczynkowa przenika się z tą działalnością taką społeczną, kulturalną, ekologiczną, jakichś spotkań. I jeszcze jeden przykład, który mi przychodzi do głowy, to jest ogród przy Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. I to znowu jest taka zielona przestrzeń, gdzie z jednej strony uprawia się rośliny, czyli jakoś się o nie dba, dobrze traktuje, a z drugiej strony jest to takie miejsce przeznaczone właśnie znowu dla wszystkich mieszkańców, gdzie mogą się relaksować i znowu też włączyć w działania kulturalne organizowane przez teatr. Ale też tak sobie myślę od razu o etycznym wykorzystaniu, czy właściwie dużej ilości zużywanych roślin, to przychodzi mi na myśl spektakl Więzi Oleny Apczy z Teatru Wybrzeże, bo tam jest taka scena, gdzie aktorka ma bukiet ciętych goździków, i ona właśnie obrywa w pewnym momencie główki tych kwiatów i ona wkłada je sobie pod ubranie, tworząc taką jakby dodatkową warstwę ubrania, taką kwiatową. Więc faktycznie co wieczór idzie dosyć dużo żywych, ciętych goździków.
czy w ramach takiej sceny nie można by się pokusić o jakąś inną formę, bo przecież mamy sztuczne rośliny. Jak twoje wykształcenie pozateatralne wpływa na sposób, w jaki prowadzisz badania o teatrze? To wykształcenie dodatkowe, że tak powiem, poszerza moją perspektywę, no bo też jeszcze poza wykształceniem tym teatralogicznym jestem po kulturoznawstwie i właśnie ta technika florystyki co innego jeszcze mi daje. Bo dla mnie kwiatek na scenie to nie tylko jest rekwizyt czy fragment scenografii, to jest ta cała też sieć relacji kulturowych, świadomość, czy to jest roślina ozdobna czy użytkowa, w jaki sposób była używana na przestrzeni wieków. To są jakieś różne poszukiwania w źródłach etnobotanicznych, pamiętnikach, nawet w historii, czy po prostu w tym, że w danym czasie nie było możliwości produkowania innych roślin albo inne były nieopłacalne. To trochę tak było z perelowskimi goździkami. Też szukanie w literaturze, ale to poszerzenie perspektywy z tego punktu bycia technikiem florystyki, to tak naprawdę też korzystanie z wiedzy botanicznej, z tych publikacji botanicznych, biologicznych, w których ja znajduję informacje, dlaczego dana roślina zachowuje się tak, a nie inaczej. Zapytałyśmy również Asię o to, jak spektakle teatralne wykorzystują roślinną symbolikę. Chyba takim najprostszym przykładem, jaki przychodzi nam do głowy, to to, że róża oznacza miłość, ale jesteśmy ciekawe, jakie jeszcze kwiaty jako symbole możemy dodać do tej listy. Spektakle teatralne faktycznie wykorzystują symbolikę roślinną, czasami na nią nie zwracamy uwagi do końca, ale jeśli chodzi o to, jakich konkretnych spektaklach, to tak naprawdę tu są, pod względem tematyki, to są różne spektakle, bo to będzie, może być tematyka kulturowa, ekologiczna, naprawdę różna. Pierwszą sztandarową rośliną, która mi jakoś przychodzi na myśl, to jest goździk. I to jest jednocześnie roślina, która jest silnie związana z konkretnym czasem w historii. Wykorzystał to Data Tawadze w spektaklu, gruzińskim spektaklu Nic o nas bez nas. I tutaj zostają właśnie na scenę wprowadzone goździki. Bo to są czasy PRL-u. Niestety są te sztuczne goździki, ale są to goździki biało-czerwone i białe i czerwone. I tak naprawdę widzimy w tym spektaklu, że te goździki były dawane z każdej okazji. To znaczy one były na pogrzeb, one były w ramach podziękowania pracownikowi za lata pracy, kiedy przychodził na emeryturę. W pracy były dawane na Dzień Kobiet, były dawane na oklaskach w teatrze, czy po jakichkolwiek występach, więc tak naprawdę te goździki tutaj się cały czas nam przewijają i one są symbolem po prostu jakimś takim wizualnym, roślinnym danego czasu konkretnego. Ale jeszcze wróciłabym do tej róży, która owszem w większości przypadków symbolizuje jakoś miłość, ale róża może być nie tylko symbolem miłości, ale też powiedziałabym, że konkretnej kultury i konkretnego kraju. Bo do tego też odniósł się w Szacherazadzie 1979, tak, 1979, Wojciech Faruga. I tam pojawia się Iran. I tam nawet pada w spektaklu takie zdanie, Iran ma obsesję na punkcie róż. I te róże były faktycznie dla tego kraju, nadal są jakoś istotne. Więc tak naprawdę ta róża może też symbolizować nie tylko miłość, może, nie wiem, poza teatralnym jakby światem, ale wiemy, co dzisiaj, powiedzmy, znaczy biała róża, z jakim wydarzeniem ona jest związana. Natomiast kiedyś biała róża była też konkretnie przypisana do kultów maryjnych i ona też się może w takim aspekcie pojawić na scenie. Myślę sobie o jabłoniach w różnych realizacjach, oczywiście sztucznych, bo to są też takie realizacje, gdzie na ogół pojawia się wybór między moralnym a niemoralnym, gdzie pojawia się Adam i Ewa i to też było wykorzystane w baśni o wężowym sercu ze Starego Teatru i tam właśnie też jabłoń stoi na środku sceny. Kiedy pojawiają się jakieś tajemnicze ogrody zarośnięte, to tutaj możemy myśleć o jakichś romantycznych opowieściach, gdzie będziemy mieli kochanka i kochankę i oni będą uciekać jakoś przed światem, chociaż mam wrażenie, że na przykład tajemnicze ogrody raczej funkcjonują bardziej w operach. Nie tylko pojedyncze rośliny mogą być symbolem czegoś, ale też w momencie, kiedy układamy je w pewne formy, to znaczy nie jako pojedyncze rośliny, ale właśnie na przykład pojawiają się wianki, pojawiają się bukiety. Wianki z jednej strony symbolizujące jakoś niewinność, często przypisywane młodym dziewczynom, ale znowu wieńce laurowe, no to już wiadomo, zwycięstwo i tak dalej. Kwiaty się pojawiają w momencie, kiedy mówimy o pogrzebie na scenie. To też ciekawie wizualnie zagrało w Cudzoziemce z Teatru Polskiego w Poznaniu, reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Jedną z inspiracji dla dzisiejszego odcinka jest to, że dowiedziałyśmy się i planujemy też odcinek, od razu wam zdradzimy, że planujemy też odcinek o owadach. Dowiedziałyśmy się, że owady mają pewne takie strategie grania, strategie udawania, strategie, które moglibyśmy opisywać trochę przy użyciu języka i metafor teatru. I zastanawiałyśmy się, czy w przypadku roślin też możemy mówić o takich sytuacjach, że rośliny grają, udają, maskują się. Jak to jest? I też o to zapytałyśmy Joannę Tarasińską. Rośliny raczej tańczą, albo tańczą na wietrze, tańczą gdy rosną. Ja bym powiedziała, że rośliny raczej nie grają, ale one wiedzą co robić, żeby uzyskać możliwie jak najwięcej korzyści. Bo żeby przeżyć, rozmnożyć się, muszą zostać zapylone, a żeby zostać zapylone, muszą skusić owady.
Maurice Maeterlinck pisał o tym w książce Inteligencja kwiatów. On się oczywiście odnosi do storczaków głównie, dlatego że to jest też kwiat fascynujący ludzi tamtego czasu. A co takiego ciekawego jest w storczykach? Storczyki, orchidee mają specyficzne raz, że kształty, specyficzne ubarwienie. One są bardzo plamiste. Czasami niektórzy porównywali je do ludzi. Wygląd kielicha był porównywany do starszych ludzi, do starszych osób, które mają brody. Ciekawiły Maeterlincka, dlatego że one wykształciły ciekawy sposób właśnie na przyciąganie owadów do siebie. Miały ten słodki płyn, nektar, którym się żywiły motyle. Maeterlinck, dla niego było to ciekawe, w jaki sposób kwiaty sprytnie przyciągają te owady do siebie. I on określił to, co robią storczyki, jako ich twórczą wyobraźnię, więc to też jest ciekawe. Więc tak naprawdę powiedziałabym, że nie. Rośliny jakoś chyba nie grają. Mogą się maskować, dlatego że też w zależności od ilości światła mają różne kolory, czasami trafią dostosować się do kwiatów, które są wokół danego na przykład pojedynczego kwiatka. Naszą uwagę przekierowałabym na pojęcie inteligencji roślin, które w ostatnich latach zyskuje na popularności. Są to takie zachowania, mechanizmy adaptacyjne roślin. Nam się wydaje, że na przykład rośliny nie mają pamięci, dlatego że nie mają mózgu. Chociaż też są takie głosy, że jak ten mózg zastępuje system korzeniowy, być może po prostu nam łatwiej będzie opisywać pewne zachowania roślin jako gra. Jednym z punktów wyjścia do naszego dzisiejszego odcinka jest też spektakl w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak Święto Wiosny na Atrium i Mimozy Wstydliwe. I o tym, jak to przedstawienie z udziałem żywych roślin wyglądało, opowiada nam Joanna Tarasińska. Realizacja Święto Wiosny Natury i Mimozy Wstydliwe w reżyserii Klaudii Hartung-Wójciak to jeden z niewielu spektakli wykorzystujących żywą florę na scenie. Premiera tego spektaklu odbyła się we wrześniu 2020 roku i to, co jest jednym z najciekawszych aspektów, to to, że specjalnie do tego spektaklu wyhodowano we współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego Mimozy Iaturi, czyli te dwie rośliny, które są dosyć podatne do reakcji na bodźce zewnętrzne. Jak już wyhodowano te rośliny, to przyniesiono je na czas pokazów do przestrzeni bez okien, w której odbywał się spektakl. I twórcy tutaj chcieli skorzystać tak naprawdę z naturalnych cech mimos, czyli mimozy pudiki oraz aturi, czyli desmodium motorium, i sprawić, żeby one zatańczyły w nowej wersji Święta Wiosny. Bo tak naprawdę właśnie te rośliny, czyli mimoza i aturi, mają zdolność do poruszania się i to w taki sposób, żeby nasze ludzkie oko to zauważyło. Mimozy reagują na przykład na dotyk, składają bardzo szybko swoje listki, a aturi nazywana jest rośliną tańczącą, rośliną telegrafem, bo w momencie, kiedy aturi na przykład dostaje muzykę, to potrafi zatańczyć właśnie. Twórcy chcieli tutaj skorzystać z tych naturalnych cech. Małgorzata Biela i Oskar Malinowski poruszali się właśnie najpierw powoli, daleko od tych konstrukcji z roślinami. Potem przyjmowali różne pozycje, zastygali na kilka sekund i ruszali dalej. I tak naprawdę czasami właśnie wchodzili w relacje z roślinami. I rośliny były wystawione w spektaklu nie tylko na bodźce, które starali się wykonać Małgorzata Biela i Oskar Malinowski, ale były wystawione też tak naprawdę na inne bodźce, bo tak naprawdę rośliny poruszały się wtedy, gdy aktorzy przesuwali platformę w inne miejsce hali lub gdy przechodzili blisko nich widzowie i wprawiali w powietrze w ruch. I jeszcze takim jednym ciekawym aspektem, dlaczego rośliny tak naprawdę się poruszyły, ale nie dlatego, że zrobiły to naturalnie, to zauważył Stanisław Godlewski w swojej recenzji tego spektaklu, dlatego że pod sufitem zawieszony był wiatrak. Dlatego te rośliny się tak naprawdę poruszyły, a nie dlatego, że zostały dotknięte, dlatego że usłyszały muzykę. Bo jeszcze oprócz dotyku, który miał jakoś bodźcować rośliny, do kolejnych stymulantów roślin należała muzyka oraz woda. I ona też niby powinna jakoś zadziałać. Zapytałyśmy również reżyserkę, czyli Klaudię Hartung-Wójciak, o to, skąd wziął się pomysł na ten spektakl. Chyba bardziej ja teoretycznie kiedyś się zajmowałam takimi postantropocentrycznymi kwestiami i gdzieś ten temat po prostu zaczął we mnie pracować, jak zaczęłam czytać o mimozach i o aturi, które rzeczywiście ruszają się w sposób widoczny dla człowieka. I teraz jak z tym pracować w teatrze i co to może znaczyć w teatrze i jak to jest problematyczne w przestrzeni teatralnej, to zaczęło mnie zastanawiać i dlatego chyba jakoś za tym poszłam. I w ogóle czym to może być i co to może przynieść dla nas jako performerów i w ogóle dla myślenia o przestrzeni i byciu i relacyjności w teatrze czy w sztukach performatywnych.
Dlaczego sięgnęłaś właśnie po Święto Wiosny? Zdecydowaliśmy się na pracę ze Świętem Wiosny też, żeby wziąć coś bardzo skodyfikowanego, takiego antropocentrycznego. Co to znaczy praca w ramach tego z tymi mimozami i z Aturi, które oczywiście układają swoją choreografię gdzieś obok, ale też zmieniają sens tego, do czego się odnosimy. Więc żeby unikać takich uogólnień i mówienia o roślinach w ogóle albo jakoś naśladownictwa roślin, miałam poczucie, że trzeba wyjść od dużego konkretu i zobaczyć w ogóle, jak ta praca z konkretnymi mimozami i konkretnymi aturi zaczyna w ogóle też wywracać system myślenia na wielu poziomach, czyli od tego produkcyjnego, przez to Święto Wiosny, że one okazywały się wyzwaniem na każdym poziomie. W czasie przygotowań do spektaklu reżyserka potrzebowała dostępu do specjalistycznej wiedzy. Nawiązałam współpracę z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, a przede wszystkim z panią Dorotą Szubierajską, która uczestniczyła w całym procesie i tak naprawdę to ona spędzała z tymi mimozami i aturi bardzo, bardzo dużo czasu, bo była na bieżąco i codziennie w Ogrodzie Botanicznym przez te 6 miesięcy. Czy to było tak, że od początku wiedziałaś, z jakimi roślinami chcesz pracować, czy jakby to pojawiło się jakoś później? Bardzo mi zależało na tym, żeby skupić się na tych konkretnych roślinach, czyli nie mówić o roślinach w ogóle, tylko skupić się na mimozach i aturi. Zarówno i mimozy, i aturi, no to są rośliny dość nietypowe dla naszego klimatu, dlatego zapewnienie im odpowiednich warunków. To były też czasy pandemii, więc takie bardzo specyficzne, gdzie też przez miesiąc w sumie nie miałam za bardzo możliwości oficjalnie przekraczać progu ogrodu botanicznego, więc wszystko rzeczywiście w takich podwójnie szklarniowych warunkach się odbywało. Ja część hodowałam w swoim domu, ale one kiełkowały już w Ogrodzie Botanicznym pod okiem pani Szubierajskiej. Tam odnalazłam też ogromną pomoc i producentki Anny Saran i pani Doroty. Później tak naprawdę największe wyzwania był kolejny przewóz kwiatów do przestrzeni docelowej, czyli do tej fabryki Soho. I tam tak naprawdę zaczęły się największe i prawdziwe problemy, o czym nie wiem, czy opowiadać. Jasne, opowiadaj. Nieprzewidziane wydarzenia interesują nas najbardziej. Bo oczywiście wszystko było przewidziane, jakby naczytywane, dogadywane i między innymi z panią Szubierajską i z profesorem Zychem i z panią Małgorzatą Spiczyńską, również profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, więc myślałam, że jesteśmy przygotowani. Do przestrzeni mogłyśmy wejść 2 tygodnie przed premierą. No i niestety okazało się, że przeniesienie to już była taka jedna rzecz, która naruszyła dobrostan naszych roślin, czyli rzeczywiście ten proces adaptacyjny, była to przestrzeń z dostępem do światła słonecznego, co było też bardzo trudne i istotne. Okazało się, że mimozy tak naprawdę nie jest to kwestia tylko naświetlania. O godzinie 19 po prostu mimozy już zasypiały, czyli są już zamknięte, łodygi opadają i nie można z nimi współpracować na zasadzie dotyku czy natrysku, na które one reagują tym widocznym dla ludzkiego oka ruchem. Dlatego też rozpoczął się cały proces przesunięcia rytmu dobowego mimoz. Też nie chodziło tylko o naświetlanie, ale o coś takiego jak nyktynastie, czyli ruchy nocne, które mają ten tryb 12-godzinny. Jest to taki ruch dobowy. Zbudowaliśmy specjalne konstrukcje, gdzie usypialiśmy rośliny w odpowiedniej godzinie, a następnie budziliśmy je. One przez 12 godzin były otwarte i zasypiały w godzinie performansu, czyli o godzinie 19-20. Poza tym oczywiście też problemy z naświetleniem. To światło, ono, mówiło się dużo o tym, że robiło tę dramaturgię całego wydarzenia performatywnego i rzeczywiście robiło, bo ono było funkcyjne, czyli rzeczywiście to były pomyślane światła sodowe, którym następnie wymieniano żarówki, bo okazało się, że mamy cały czas złe barwy światła. I po raz pierwszy miałam takie doświadczenie takiej bardzo zorganizowanej i całościowej pracy z realizatorami, gdzie czy światło, czy temperatura, czy poziom wilgotności, który też bardzo niepokoił panów obsługujących wszelkie kwestie techniczne. Wszystko rzeczywiście musiało jakoś być konsultowane na bieżąco i było wytwarzane bardzo, bardzo wspólnie. I pod tym kątem mam takie poczucie, że ten projekt zmienił myślenie o konstruowaniu wydarzenia performatywnego. A też później, w trakcie performansu, sam ruch był nikły i mały, a performerzy działali trochę w takiej dialektyce dawania przestrzeni roślinom i odbierania tej przestrzeni i uwagi.
jak widziałam, jak dzieci odbierały ten spektakl, wiem, że to jest banalne, co mówię, tak podłażąc i po prostu ingerując trochę w życie tych mimos, to było jakieś piękne, bo rzeczywiście one mają jakąś taką inną czasowość, że trzeba podejść i zobaczyć, co to znaczy, że naświetlasz je danym światłem i one powoli wykonują jakiś mikroruch, albo dokonujesz jakoś natrysku z góry i one rzeczywiście reagują, ale wszystko jest takie mikro, czyli w ogóle te reguły spektaklu i taka zasada spektakularności zostały zawieszone, czym też graliśmy w trakcie performance'u, na przykład uruchamiając wiatrak, który w taki sposób już widoczny poruszał rośliny i widziałam wtedy takie poruszenie wśród widzów, że w końcu coś się wydarza, a tam wszystko się odbywało w innej temporalności i innych zasadach właśnie tego performatywnego, co było też jak dla mnie bardzo otwierające. Bo szczerze mówiąc, jest to jedna z prac, którą wspominam najlepiej z tego, co zrobiłam przez te kilka krótkich lat. Pod kątem właśnie wykształcania uważności, obserwacji i innego rodzaju relacyjności, nawet jeżeli ona tkwi cały czas w tym antropocentrycznym, właśnie ćwiczy w uważności, w dojrzeniu tego, co na co dzień tak pomijamy, by wyszło jakoś to takie, przepraszam, wyszło to jakieś takie duże teraz w tej opowieści. Muszę powiedzieć, że ja widziałam ten spektakl, widziałam Święto Wiosny i pamiętam tą atmosferę takiego oczekiwania przed wejściem do hali, w której się rozgrywał i wszyscy się zastanawiali, jak te mimozy się będą ruszać, jak one tam nie będą wirować w tym tańcu. I chyba to jest takie oczekiwanie publiczności, która idzie do instytucji i oczekuje tego, że dostanie coś widocznego, coś bardziej spektakularnego, a po wejściu na salę nastąpił taki rodzaj konfuzji, bo ja przynajmniej trochę nie wiedziałam, czy ja może źle na te rośliny patrzę, czy może ja w ogóle od razu wzięłam tą odpowiedzialność na siebie, że ja na pewno coś źle robię, że na pewno jakoś źle wchodzę w interakcję z tymi roślinami. No bo moim zdaniem one się nie ruszały. I słyszałam takich widzów, którzy dopytywali jeden drugiego, ale te rośliny się nie ruszają, prawda? I potrzebowali gdzieś tam tego zapewnienia jeszcze od drugiej czy tam trzeciej strony, żeby w ogóle ustalić to, co widzą i ustalić, że właśnie nie widzą ruchu, który był zapowiadany. Więc no, było to też takie ciekawe doświadczenie poznawcze, kiedy człowiek tam był i gdzieś tam zastanawiał się, czy dobrze widzi, czy tak ma być, co się wydarzyło. Jakoś dość mocno to pamiętam, pomimo, że ten spektakl już widziałam kilka lat temu. I swoją teorię na temat tego, dlaczego rośliny się nie ruszały, ma Joanna Tarasińska. Czy artyści podejmują współpracę z Ogrodem Botanicznym UW i cenionymi naukowcami nie zostali poinformowani, że mimoza nauczona, że konkretny dotyk nie wyrządza jej krzywdy, nie zareaguje na niego następnym razem? Nie złoży liści. Natomiast Atury niechętnie reaguje na przetworzoną elektronicznie muzykę, za to z ochotą podda się ludzkiemu głosowi, a tutaj w spektaklu dzieje się coś takiego. Nie ma żadnych kwestii wypowiadanych przez performerów, za to pojawia się właśnie taka przetworzona elektronicznie muzyka, bo to jest ścieżka dźwiękowa, która jakoś właśnie miała nawiązywać swobodnie do tego pierwotnego Święta Wiosny. Podjęta praca była z Uniwersytetem Warszawskim, z botanikami, biologami, a jednak jakoś tak tutaj nie zagrało. Chyba, że to jest to celowe działanie ze strony twórców, że my się spodziewaliśmy, że mimozy i Atury zatańczą, a nie zatańczyły. I też jeszcze warto tutaj wspomnieć, że w spektaklu dużą rolę odgrywało światło, chociaż brakowało tutaj jego naturalnego źródła. I oświetlone przede wszystkim są rośliny, ponieważ to one stanowiły centralny punkt tej przestrzeni gry. Nawet gdy kilkukrotnie zapada dookoła ciemność, to platformy z roślinami są tym jedynym jasnym miejscem. I przez takie specyficzne, właściwie punktowe osiedlenie można odnieść wrażenie, że to jest taki teren eksperymentu. Obiektem badań jest flora, chociaż ja bym się jeszcze zastanawiała, czy my wszyscy nie jesteśmy obiektami jakichś eksperymentów, dlatego że wszyscy właściwie sprawdzamy nasze oczekiwania, czy oczekiwania twórców są sprawdzane, bo raz, że twórcy właśnie oczekiwali, że rośliny zatańczą, nie zatańczyły. My jako widzowie oczekiwaliśmy, że rośliny zatańczą, nie zatańczyły. Rośliny mogły mieć świadomość w pewnym stopniu, że ludzie oczekują od nas, że zatańczymy, a to nie zatańczymy, bo czemu? To mnie zastanawiało, czy twórcy, korzystając tak z oświetlenia, świadomie korzystali z tych kolorów świateł stosowanych w sztucznym doświetlaniu roślin w uprawach szklarniowych lub prywatnych domach, bo to są takie działania, które wspomagają wzrost flory, kiedy na przykład nie ma wystarczającej ilości światła naturalnego. I tu w spektaklu wykorzystana była nie tylko ta biała barwa światła, zastosowana tak, że była zielona, taka fioletowo-różowa, tak jak z przemieszczaniem nieustannym tych roślin, to także ta nieustanna zmiana oświetlenia dla mimos i Atur niespecjalnie była korzystna. I przestawianie ciągu roślin, a tak naprawdę w ciągu spektaklu te rośliny krążą po hali w tych donicach.
jest to raczej stresujące. Nieustanna zmiana miejsca i osiedlania jest dla nich po prostu niekorzystna. Tak opinię Joanny Tarasińskiej komentuje reżyserka. Oczywiście się z tym zgadzam, bo dużo z tym pracowaliśmy, że jeżeli w ciągu dnia przebodźcowaliśmy mimozy, to one słabiej reagowały. Też ta kwestia przystawienia rytmu dobowego. One nie były na przykład w takiej kondycji jak o godzinie 15. O godzinie 19 my je rzeczywiście, to już był ten ich przestawiony rytm dobowy, bo one chyba wcześniej zamykały się o godzinie 16, więc one rzeczywiście jakby nie miały tak rozwiniętej ruchowości, jak mogłyby mieć, ale to cały czas się wydarzało. Czyli jeżeli ktoś podszedł i dotknął, one rzeczywiście się ruszały. Jeżeli chodzi o aturi, czyli te drugie kwiaty, z którymi publiczność zostawała pod koniec, tam jest ten największy problem, że one poruszają takimi najmniejszymi listkami z góry, czyli rzeczywiście podchodzisz i jesteś w stanie dojrzeć ruch, ale to jest mikroruch. A z mimozami to jest taka opowieść, że rzeczywiście mimozy przywykają do pewnych bodźców. Jest ten sławny eksperyment Moniki Galliano, która zrzuca mimozy kilkakrotnie z parapetu, z różnych wysokości i po jakimś czasie rzeczywiście mimozy przywykają do tego rodzaju bodźca i już nie zamykają tych swoich listków. Tutaj dodajmy, że Joanna Tarasińska nie rozmawiała z Klaudią Hartung-Wójciak i powiedziała, że jest właśnie bardzo ciekawa tego, jaka jest właśnie perspektywa reżyserki, jak to było z zamysłem i z szczegółami pracy w tym procesie, dlatego że trochę inaczej jest spekulować z perspektywy widza, a trochę inaczej jest wiedzieć to właśnie z perspektywy osoby, która dany spektakl tworzy. Rozumiemy, że traktowałaś rośliny jak nieprzewidywalnych performerów. One cały czas się buntowały, cały czas zaskakiwały. Właśnie to jest to, że stanowią też takie wyzwania nawet na poziomie tego instytucjonalnego, że co to znaczy, że ten proces współpracy z nimi, czyli że te 2 tygodnie na adaptację, żeby pokazać coś w jeden dzień, to jest jakieś minimum. Plus to, że rzeczywiście ten cały zespół, nazwijmy je tak, czyli to było około 400 mimos i 100 aturi, one gdzieś też muszą żyć i funkcjonować. I teraz nawet to, że to instytucjonalne zaczyna się chwiać pod wpływem takiego projektu, później te wymagania a propos wilgotności, dostępu do światła dziennego, to, że w naszej strefie klimatycznej mimozy są jednak rośliną jednoroczną, tak to też potocznie nazywam, ale zazwyczaj kwitną i później już nie funkcjonują następny rok. W ciepłych strefach klimatycznych są chwastami, które rozpleniają się, jest to nie do opanowania. Czytałam nawet jakiś artykuł, tylko tutaj nie chcę chyba takich dużych narracji opowiadać, ale to najwyżej wytniecie, że właśnie spowodowały głód w wiosce i nie można było wyplenić tych mimos. A u nas to jest jakby taka delikatna roślina, którą tak trzeba było podtrzymywać przy życiu, bo to jest nie jej strefa klimatyczna. To, co opowiadasz, brzmi jak taki bardzo fascynujący, ciekawy opis procesu pracy. Okazywało się, o co chodzi w tym wszystkim. To było też bardzo nudne. Były takie momenty totalnie nudy, takie, gdzie siedziałam sama w tej przestrzeni Soho. Nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego nie potrafię obudzić tych mimos, skoro naświetlam je odpowiednim światłem. No i tak siedziałam z nimi po prostu tam 4 czy 5 godzin sama po godzinie 20 w tej ogromnej hali i to polegało na takim naświetlaniu od świateł LED-owych, po sodowe, po telefony, to akurat profesor Spiczyński i jak w ogóle z nimi pracować i co może być przyczyną, skoro aturi reagują, ale aturi reagowały na światło, a mimozy nie reagują. No i okazało się, że tutaj kluczem jest ten 12-godzinny tryb funkcjonowania, czyli muszą mieć szybciej zaciemnioną przestrzeń, żeby dłużej funkcjonować za dnia. No i jeśli martwicie się, co się stało z tymi wszystkimi kwiatami po zakończeniu grania spektaklu Klaudii Hartung-Wójciak, to nie martwcie się, bo wasze obawy zaraz rozwieje Joanna Tarasińska. Klaudia Hartung-Wójciak w pewien sposób zatroszczyła się o te żywe rośliny, które były bardzo zestresowane ciągłym przenoszeniem, zmianą światła i tym podobne. Zatroszczyła się o nie w taki sposób, żeby po wyeksploatowaniu tego spektaklu by przenieść te rośliny do prywatnych domów. To znaczy stworzona została taka spółdzielnia Jessica. To miało pozwolić, żeby te rośliny, które zagrały w spektaklu, zostały później rozlokowane między mieszkaniami widzów, osób chętnych, żeby zaopiekować się roślinami i uchronić je przed śmiercią.
I to już wszystko, co przygotowałyśmy dla Was w tym odcinku. Być może niektórym z Was przypomniałyśmy o tym, że czas podlać roślinki i zwrócić na nie trochę większą uwagę. A my ze swojej strony się żegnamy i chcemy jak zawsze podziękować Witoldowi Mrozkowi i Izabeli Zawadzkiej za użyczenie nam mikrofonów. Chciałyśmy też podziękować Joannie Tarasińskiej oraz Klaudii Hartung-Wójciak za to, że zgodziły się tak pięknie opowiadać o swojej przygodzie z roślinami w teatrze. Dziękujemy także Justynie Patole za pomoc w montażu dzisiejszego odcinka. Dziękujemy też Wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro usłyszycie muzykę zespołu Tokyo Music Walkers. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Waligurę i Katarzynę Niedurny. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek, znajdziecie w opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!